Dzień dobry, czekając na... A już się pojawił slajd tytułowy. Włączony jest? Tak, musisz blisko masz ust. No i tu masz Dobrze. Więc proszę Państwa, to jest niezupełnie mój własny referat. To jest referat zespołu, w skład którego wchodzą i ornitolodzy, i specjaliści od hodowli lasu. Tematem są fokusowe gatunki w ochronie przyrody. Jakby punktem... Przechodzi to? Punktem wyjścia, proszę Państwa, jest wielofunkcyjna gospodarka leśna, trwale zrównoważona, której jakby do której zadań należy nie tylko funkcja gospodarcza, ale także prezentowane już tutaj dzisiaj funkcje społeczne i funkcje związane z ochroną przyrody. Natomiast generalny problem jest taki, że maksymalizacja jednej funkcji lasu ogranicza możliwość realizacji innych funkcji, co w praktyce rodzi szereg konfliktów, które większości z Państwa są doskonale znane z praktyki. Te konflikty są przede wszystkim w dziedzinie na styku ochrony przyrody i gospodarki leśnej. Dlaczego? Dlatego, że ochrona przyrody z jednej strony ogranicza dochody ekonomiczne, a jednocześnie z drugiej, poprzez wyłączenie czy włożenie jakichś nakładów w ochronę przyrody, a jednocześnie ogranicza działania gospodarcze, czyli uszczupla dochody. Stąd, mimo że ta ochrona przyrody jest często deklaratywnie bardzo wysoko jakby punktowana czy przedstawiana, to w praktyce wygląda to bardzo różnie. I teraz, proszę Państwa, oczywiście możemy mieć podejścia skrajne tutaj, prawda, czyli strefy ochronne. Z punktu widzenia ornitologa idealna sytuacja jest tutaj na rysunku przedstawiona. Natomiast przy krótkim rachunku ekonomicznym z punktu widzenia leśników to są te zdjęcia na dole. Generalnie w poszukiwaniu kompromisów pomiędzy funkcjami ekonomicznymi i funkcjami ochrony przyrody, a także innymi ekologicznymi, mogą nam pomóc właśnie gatunki fokusowe. Co to są te gatunki fokusowe? To są takie gatunki, które są, występują w lasach, są znane, są zagrożone, a przynajmniej były, pełnią taką wyraźnie określoną funkcję ekologiczną. Generalnie są znane nie tylko leśnikom i ochroniarzom, ale także ludziom, którzy z tymi dziedzinami mają niewiele wspólnego, ponieważ funkcjonują także w kulturze, w mitach, w tradycji. I jednocześnie ograniczenia związane z ochroną takich gatunków są łatwiej akceptowalne niż z gatunkami, niż dotyczące ochrony gatunków mniej znanych. I tu taka uwaga, że jakby ten sposób, jakby poziom akceptacji dotyczący wyrzeczeń czy jakichś ograniczeń związanych z ochroną przyrody jest tym wyższy, im mniejszy ma bezpośredni wpływ na osobę, która wyraża tę akceptację. To znaczy jakby mieszkańcy wielkich miast są generalnie za ochroną przyrody, natomiast ludzie pracujący w terenie mają do tego bardziej ambiwalentny stosunek, tak? I te gatunki fokusowe chciałam tutaj, żeby jakby służyły za taki model czy wzorzec, do którego można odnieść, czy z którego można czerpać przy problematyce związanej z koniecznością ochrony innych pozostałych mniej fokusowych gatunków. Przykładem takiego gatunku nieleśnego jest oczywiście bocian biały. Natomiast gatunki, które się nie łapią na gatunki fokusowe, a powiedzmy wymagają ochrony, pewnie nie wszyscy z Państwa są w stanie rozpoznać. Muchołówka mała, suweczka, może bardziej już rozpoznawalna, zimoziół północny, czy na przykład miodokwiat krzyżowy, storczyk z Doliny Rozpudy. Gdyby on wyglądał przynajmniej tak jak obuwik, to myślę, że konflikt związany z projektowaną obwodnicą Augustowa byłby mniejszy. Ale ponieważ ten storczyk ma 10-15 cm wysokości i kwiaty tego samego koloru co liście, to ludzie byli oburzeni, że co z tego, że to jedno stanowisko. Jak tego w ogóle nie widać, nie wiadomo jak to wygląda, trudno to odróżnić i trudno tego nie zadeptać. Natomiast do takich gatunków fokusowych, co do których istnieje konsensus społeczny, że tak, warto, trzeba je chronić, należy między innymi bóbr, bielik, głuszec, wilk, no i oczywiście żubr, puszcz imperator. Jakby te gatunki występują nie tylko w tej ochronie przyrody i w naturze, ale także w różnych aspektach. A propos żubra,
to ponieważ też jestem nauczycielem akademickim, mam doświadczenie. Słyszałam, że kiedyś dzieciom powiedziano, żeby narysowały żubra, to narysowały puszkę piwa, tak? Natomiast ja miałam osobiście, nie z żubrem, ale jakby poziom chciałam powiedzieć, wiedzy przyrodniczej studentów Wydziału Leśnego. Mówiłam coś o areałach drapieżników i podałam przykład rosomaka. I studentom się rosomak kojarzył wyłącznie z wozem opancerzonym, tak? No tak. Tak było. Do takich gatunków fokusowych można też zaliczyć, przynajmniej my jako zespół zaliczyliśmy sobie cis i dąb. Oczywiście dobór tych gatunków jest w pewnym sensie arbitralny, tak? Niektóre się same narzucają, a na temat niektórych można dyskutować, tak? A tu już minęło 9 minut tej prezentacji, ja dopiero zaczęłam, sorry. Dobra, proszę Państwa, żeby cokolwiek skutecznie chronić, to trzeba skonstruować, muszą być jakieś działania ochronne, one muszą być, po pierwsze musi być rozpoznanie biologii przyczyn wymierania, po drugie koncepcja eliminacji tych czynników ograniczających i te działania mogą być prowadzone w różnym zakresie, na różnych powierzchniach, w różnym czasie. I teraz, jeżeli diagnoza, którą stawiamy jest dobra, a działania są konsekwentne, to w konsekwencji udaje się uzyskać efekty tej ochrony. Niekiedy, tak jak w przypadku niektórych gatunków, w zakresie przekraczającym zamierzenia twórców. Tak? Właśnie przykładem takiego gatunku, gdzie ta ochrona się okazała nadzwyczaj skuteczna, był bóbr. Jakby ja nie będę tam tych wszystkich szczegółów, to mogłeś powiedzieć, czytać. Jakby historia bobra i jego użytkowania i ochrony jest mniej więcej znana. W każdym bądź razie gatunek po niemal zupełnym wytępieniu został przez taki konsensus, współpracę naukowców, nieżyjącego profesora Wirgiliusza Żurowskiego, myśliwych z żyjącym na szczęście panem Janem Goździewskim, leśników, ochroniarzy, opracowany został program hodowli, przesiedleń. No i okazało się, że tak naprawdę to bobrowi przeszkadzało tylko to, że został wytępiony, ponieważ te przesiedlenia dały nadspodziewanie dobry efekt. Najpierw był przesiedlany tylko na tereny chronione, później on się już sam, prawda, rozprzestrzenił i w tej chwili mamy jakby problem z tym skądinąd kluczowym gatunkiem, mającym duże znaczenie dla środowiska. Mamy problem ze zbyt wysoką liczebnością i stratami gospodarczymi. Kolejnym takim sztandarowym gatunkiem w ochronie przyrody to jest żubr. No i oczywiście żubr, którego ostatnim bastionem tej dzikiej populacji w Europie była Puszcza Białowieska. Udało się po I wojnie światowej, kiedy już ten gatunek zginął, odtworzyć ten gatunek na bazie 7 osobników z hodowli. No i dzięki temu mamy jakby eksplozję populacji, nie do tej liczebności co bóbr, ale tak, tych żubrów żyjących w tej chwili w tych kilku stadach wolnościowych mają tam za gęsto. Cały czas mają ograniczoną pulę genową, są podatne na choroby, co jest związane z tym wąskim gardłem, czyli jakby z tą bardzo małą pulą genetyczną tej grupy założycielskiej. No i pewne problemy dotyczące dalszych kierunków ochrony tego gatunku. Jakby koncepcje ochrony żubra w tej chwili dotyczą konieczności tworzenia stad wolnościowych, natomiast są dwie szkoły, ja bardzo umownie nazwę jedną jako szkołę warszawską, a drugą jako szkołę białowieską, dotyczącą preferencji siedliskowych żubra. Stąd kluczowa jest trafna odpowiedź na pytanie, czy ten żubr naprawdę jest mieszkańcem puszcz, czy, jak twierdzi profesor Rafał Kowalczyk, że to jest gatunek nieleśny, który został zepchnięty do lasów i ma zupełnie inne wymagania, jakby siedliskowe i pokarmowe, w związku z czym to koncepcja przesiedlania żubra do dużych kompleksów leśnych może nie być najlepszym rozwiązaniem. Ja się nie wypowiadam na ten temat, bo ja, tak jak tu pani mnie przedstawiła, nie jestem specjalistą od żubra, ale jakby sygnalizuję, że jest taki problem do rozwiązania, tak, tutaj przed nami. Generalnie jeśli chodzi... Nie, no dwa... Zamknij, przepraszam.
Generalnie jeśli chodzi o żubra, znowu jest tak, ogólnie społecznie jest duża akceptacja dla ochrony tego gatunku, ale badania socjologiczne robione na tych terenach, gdzie żubry mają być przesiedlane, wskazują na to, że tam sobie ludzie nie życzą tych żubrów, żeby się pojawiły. To znaczy może nie wszyscy, ale jakby jest znacznie mniejsza akceptacja tych społeczności lokalnych. No kolejny gatunek, który no, dobrze kiedyś dojadł człowiekowi, został jakby w dużym stopniu wytępiony przez człowieka i po objęciu ochroną w ciągu tam ostatnich niecałych 20 lat zdołał bardzo silnie zwiększyć liczebność i odbudować swoją populację. W zasadzie już w tej chwili występuje, jeżeli nie w całej, to prawie w całej Polsce. Mimo tego, że jakby nadal ma dużą śmiertelność na drogach, na szlakach komunikacyjnych, jakby są trzy przyczyny śmiertelności wilka. Nielegalne odstrzały, kłusownictwo i kolizje drogowe. To mimo tego tą liczebność podwoił i jeszcze trochę, kolonizując Polskę zachodnią, a następnie Polskę centralną. Natomiast wzrost liczebności będzie skutkował i już skutkuje zmianą nastawienia społecznego do ochrony tego gatunku, bo ludzie jakby nawet nie związani bezpośrednio z wilkiem sygnalizują, że obawiają się tego gatunku. Jest coraz więcej głosów za tym, że konieczne jest wprowadzenie jakichś odstrzałów. Tu ja chciałam z takiej sieci Wilknet prowadzonej przez profesora Romka Gulę przedstawić Państwu jedne badania takie socjologiczne, które były robione. Tu są mieszkańcy, to było w kilku regionach Polski, różnica nastawienia do ochrony wilków, czyli jakby leśnicy mają mniej akceptacji dla całkowitej ochrony niż mieszkańcy. Nie było w tej grupie myśliwych, jakby gdyby to byli myśliwi, to powiedzmy te wnioski mogłyby być jeszcze, czy te wyniki mogłyby być ciekawsze. Natomiast najwięcej przeciwko głosów, jakby najniższy poziom akceptacji dla pełnej ochrony był w Bieszczadach, gdzie tego wilka jest jakby najwięcej i tam, gdzie jest najwięcej tych interakcji ze zwierzętami gospodarczymi. Skończywszy ze ssakami, chciałam jeszcze dwa gatunki ptaków szybko przedstawić. Takim chyba najbardziej fokusowym i parasolowym gatunkiem to jest głuszec, który spośród tych wszystkich gatunków jest gatunkiem wyłącznie leśnym, nie funkcjonuje poza lasem, związany z klimaksowym stadium sukcesji leśnej, mający bardzo duże wymagania przestrzenne, skomplikowany system rozrodczy i w związku z czym działania ochronne dla głuszca są wyjątkowo trudne w porównaniu z tymi działaniami dla innych gatunków. Tu chciałam Państwu dwie takie prace przedstawić, jest też kilka innych. Ta praca na górze to jest dotyczące intensywności, powiedzmy, gospodarki leśnej na obszarach, gdzie ten głuszec jest uznany jako gatunek parasolowy, a drugi to jest praca Litwa, Łotwa, Estonia, czyli na północ od nas. Tutaj ten głuszec jest jako gatunek fokusowy i działania związane z jego ochroną. Jeżeli chodzi o przyczyny wymierania głuszca, one są bardzo skomplikowane, nie ma jednej przyczyny. Wobec tego i silna drapieżnictwa, i intensyfikacja gospodarki leśnej, i odwodnienia siedlisk historyczne, i obecność człowieka, człowieka jakby ogólnie rozumiana w środowisku. No i ten problem dotyczący ograniczonej puli genetycznej, izolacji genetycznej i izolacji przestrzennej, tak? Na to wszystko jeszcze się nakłada ocieplenie klimatu. Głuszec jest gatunkiem borealnym, wobec tego nie służy mu ocieplenie klimatu, tak? I teraz, i system rozrodczy poligeniczny, czyli zupełny brak ojca w opiece nad potomstwem, natomiast skomplikowany system kojarzenia, tak? I do tego organizacja przestrzenna bardzo specyficzna. To wszystko powoduje, że skuteczna ochrona głuszca jest bardzo trudna. I teraz jakby jest konsensus wśród, no i wśród społeczeństwa, i wśród, nie wiem, myśliwych, leśników, ornitologów,
ornitologów, nie wiem kogo tam jeszcze, że tego głuszca trzeba chronić i podejmowane są różne liczne inicjatywy, bardzo dużo w ostatnich latach w lasach państwowych. Natomiast czasami trudno jest ustalić priorytety i jakby to rzutuje na jakość efektów różnych działań ochronnych. Jakby chciałam powiedzieć, że głuszec jest gatunkiem, który nie wymaga ochrony rezerwatowej. On może sobie dobrze funkcjonować w gospodarce leśnej, ale pod warunkiem, że to jest właśnie ta gospodarka taka bardzo ekologiczna i utrzymujemy las w takim stanie, w dużym skrócie mówiąc, w takim stanie półnaturalnym i optymalna do tego to jest rębnia złożona o długim okresie odnowienia, czyli ta słynna rębnia 4D, której generalnie leśnicy nie lubią. Nie powiem, że wszyscy, ale jakby nie jest to najpopularniejszy rodzaj rębni. I jak ja kiedyś rozmawiałam z jednym z kolegów moich nadleśniczych, on mówi, słuchaj, no przecież przy tym trzeba myśleć, kto to będzie robił. No. Ale chciałam powiedzieć, że są tacy, którzy to robią. Są i tam te efekty są widoczne. Chciałam Państwu przedstawić dwa slajdy na temat osiągnięć w ochronie głuszca w Polsce. Pierwsza to jest świetna hodowla głuszca w Nadleśnictwie Wisła, prowadzona przez Zenka Żońce, zastępcę nadleśniczego. Jakby wiślańska szkoła jest tak dobra, że z Europy przyjeżdżają na konsultacje ludzie do Wisły i pod kierunkiem właśnie Zenka Żońcy są tworzone hodowle w różnych innych krajach, ponieważ on osiągnął sukces. I te głuszce, nie dość, że jest w stanie wyprodukować ich co roku około 100 osobników do wsiedlenia, to oprócz tego te głuszce mają wysoką przeżywalność. A drugi przykład dotyczy nadleśnictwa Ruszów, gdzie jest to w dużym stopniu właśnie odnowienie naturalne, w dużym stopniu te rębnie złożone o długim okresie przeprowadzenia i działania dla ochrony głuszca jakby takie wielokierunkowe i tam w ciągu ostatnich tam kilku lat zostało wsiedlonych ponad, bo tam już głuszec wyginął, wsiedlono tam ponad 200 głuszców, z czego ponad 50 żyje. To jest bardzo wysoka efektywność tych działań. Jakby, ja wiem, że mi się już czas skończył, ale chciałam jeszcze coś powiedzieć o bieliku, który jak wiadomo jest godłem Polski, więc jak najbardziej gatunek fokusowy pod każdym względem. Bielik jest gatunkiem, który prawie został wytępiony, podobnie jak bóbr czy wilk, ale dzięki skutecznej ochronie odbudował populację i bardzo silnie zwiększył liczebność. I między innymi jakby jednym z bardzo ważnych elementów tej ochrony okazało się wprowadzenie ochrony strefowej. Bielik, że tak powiem, i tudzież parę innych gatunków to kupiło, w związku z czym mamy do czynienia teraz z wysoką liczebnością populacji i z rozszerzeniem zasięgu. I generalnie jest tak, że w zasadzie wszyscy są zgodni, że bielika trzeba chronić, natomiast są problemy z funkcjonowaniem i zgłaszaniem tych stref. Jakby w Polsce mamy niecałe 900 stref ochrony bielika, średnio tam po 2 na nadleśnictwo przypada. Są takie nadleśnictwa, gdzie jest ich dużo więcej, no wobec tego w tych górskich czy podgórskich nie ma ich w ogóle. Tam za to są inne gatunki, okej. I teraz chciałam jeszcze te strefy ochronne, bo to jest taki drażliwy temat, więc jeszcze ten slajd i już się ustępuje następcom. Jakby mamy do czynienia z powszechnym, nie jestem w stanie określić skali, ale jakby w całym kraju mamy informację, że leśnicy nie zawsze zgłaszają, powiedzmy sobie, znalezione gniazda, dordosiu. Jakie tutaj mogą być przyczyny, tak? Ponieważ wyłączenie gniazd, wyłączenie pewnego obszaru w formie strefy powoduje problemy, czyli problemy z użytkowaniem, problemy przy zwalczaniu gradacji owadów, problemy funkcjonowania stref, które są w danym roku niezasiedlone i problem z likwidacją stref, które już są przez kilka lat puste. A jednocześnie wydaje mi się, że jest niedostateczna wiedza o skuteczności ochrony strefowej i zbyt mała wiedza na temat znaczenia tych stref jako takich refugiów różnorodności biologicznej, ponieważ najczęściej to są fragmenty bardzo starego lasu.
I teraz, czy kompromis jest możliwy? No kompromis to jest takie rozwiązanie, które nikogo do końca nie zadowala, tak? Ale szukajmy, czyli po jakby zgłaszanych problemach z trwaniem tych stref niezasiedlonych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opracowała zasady likwidacji stref. No, my jako ornitolodzy możemy rozważać zmniejszenie powierzchni tych stref bielikowych na tych terenach, gdzie jest go więcej, tam gdzie tych stref jest dużo. Jeżeli jest dużo, to znaczy, że on takiej ścisłej ochrony i takiej dużej już nie wymaga. Jakby pewnym rozwiązaniem byłoby w ogóle uelastycznienie samego zapisu w momencie tworzenia stref. No i oczywiście różne formy edukacji i promocji. Ochrona drzew, proszę Państwa, nie napotyka kontrowersji. Dziękuję bardzo za uwagę.